Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu Odporna Szkoła. Dzisiaj o niezwykle ważnym temacie, o ocenianiu, jeszcze ważniejszym, o ocenianiu w świetle prawa. Więc mam nadzieję, że pierwsi goście są z nami, już to nawet widzę, że są, dołączacie do nas Państwo tutaj w olbrzymiej ilości, za co oczywiście już na samym początku bardzo serdecznie dziękujemy. Na początku poczynię kilka obowiązków, którymi zostałam tutaj obdarzona. Partnerem dzisiejszego wydarzenia jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a organizatorem oczywiście Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ci z Państwa, dla których nasza organizacja jest mniej znana, to ważne, aby wiedzieli, że na co dzień wspieramy nauczycieli, dyrektorów i całe szkoły w różnych tematach. Te tematy sięgają od edukacji obywatelskiej po edukację globalną, po różne kwestie związane z uczeniem, z dydaktyką, ale też z ocenianiem. I pewnie, jeżeli macie Państwo ochotę więcej o nas się dowiedzieć, to te wszystkie informacje w taki szczegółowy sposób znajdziecie na naszej stronie. Wszystkie linki, o których dzisiaj też będę mówiła, bo to jest taki pierwszy z tych linków, będą pojawiały się na naszym czacie, byście Państwo mogli sobie w nie wejść bądź zapisać. Na co dzień staramy się inspirować i tymi inspiracjami szeroko dzielić, przede wszystkim na naszym blogu, po drugie na naszym profilu na Facebooku, więc jeśli Państwo korzystacie z tego rodzaju mediów społecznościowych, to serdecznie też tam Państwa zachęcam. Jesteśmy z naszymi odbiorcami w stałym kontakcie poprzez newsletter, ale od niedawna wydajemy też wspaniały podcast, w którym rozmawiamy o tym, co jest najważniejsze w szkole, więc zachęcam też Państwa do posłuchania. Ten podcast tworzony jest przez Kasię Pijanowską. Ci z Państwa, którzy dobrze znają Odporną Szkołę, dobrze też znają Kasię Pijanowską. I inspiracjami dzielimy się między innymi na takich spotkaniach jak to dzisiejsze, czyli na webinariach. Na co dzień prowadzimy również szkolenia dla rad pedagogicznych bądź dla indywidualnych nauczycieli, ale też w ciągu roku prowadzimy kilkadziesiąt różnych projektów edukacyjnych i ich tematy są niezwykle szerokie, tak samo jak szerokie jest spektrum naszego działania, więc jeśli jesteście Państwo zainteresowani jeszcze dołączeniem do takiego bezpłatnego projektu, to o tym, czy są wolne miejsca i do kiedy trwa rekrutacja i w jakich projektach, to wszystkie te informacje są na naszej stronie. Moją dzisiejszą gościnią jest pani Gabrysia Olszowska, która nie lubi o sobie mówić, że jest ekspertką, ale zdecydowanie pewnie trafniejsze określenie to propagatorka, promotorka sensownego oceniania, takiego, które przede wszystkim jest zgodne z prawem, a może, nie wiem, czy przede wszystkim, ale na pewno takiego, które uwzględnia potrzeby zarówno uczniów, jak i nauczycieli. I o takim ocenianiu też dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry, pani Gabrysiu. Dzień dobry, pani Ewelino, dzień dobry Państwu. Z zachwytem patrzę na Państwa nazwiska, które mi migają. Trochę się zestresowałam, bo zobaczyłam kilka nazwisk znanych od wielu, wielu lat. Mam nadzieję, że wszyscy siebie tu wzmocnimy. Państwo po drugiej stronie, ja natomiast wyciągnę z mojej głowy, z mojego doświadczenia takie informacje, takie formy przekazu, które nas wszystkich wzmocnią, mnie też. Podobnie. Jestem Państwu winna krótką opowieść o tym, co nas dzisiaj czeka. Podzieliłyśmy z panią Gabrysią to spotkanie na trzy części. W pierwszej części zajmiemy się kontrowersjami i mitami, którymi obrosło ocenianie. Część z nich być może obalimy, o części z nich jakoś podyskutujemy. Mam nadzieję, że w tej części najmocniej rozwijemy Państwa wątpliwości. Druga część to podsumowanie tej pierwszej kluczowej części, ale też tutaj do Państwa skieruję kilka informacji o tym, jak my w Centrum Edukacji Obywatelskiej rozumiemy ocenianie i podzielimy się z Państwem różnymi materiałami. No a trzecia część naszego spotkania to tak zwana sesja Q&A, czyli sesja pytań i odpowiedzi. Będziecie Państwo podczas całego spotkania mieli szansę zadawać
naszej gościni, pani Gabrysi, pytania, które są dla państwa istotne i ważne. Na samym końcu tego spotkania, w ostatnich kilkudziesięciu minutach, postaramy się na nie odpowiedzieć. Już na samym początku też chcę państwu powiedzieć, że istnieje prawdopodobieństwo, że przy tak dużej liczbie osób, które są dzisiaj z nami, nie odpowiemy na wszystkie pytania, ale zrobimy, co możemy, by odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Może się zdarzyć też tak, że nie na wszystkie pytania będziemy z panią Gabrysią znały odpowiedź. Wtedy, jak to pani Gabrysia mówi, wiemy, do kogo się kierować, i wrócimy do państwa, jeśli tak się wydarzy, to po webinarium wrócimy do państwa z odpowiedziami na te pytania, które się najczęściej powtarzały, a na które nie miałyśmy jasności, jak odpowiedzieć, tak by też państwa nie wprowadzać w błąd i kierować się rzetelnymi informacjami. Ta sesja Q&A to oczywiście zachęta dla Państwa do tego, by zadawać pytania, ale też jestem Państwu winna wyjaśnienie, ponieważ dzisiejszy czat w związku z tą ostatnią częścią naszego spotkania będzie wyglądał nieco inaczej. Przez pierwsze 10 minut ten tradycyjny czat będzie włączony tak, byśmy mogli się przywitać, podzielić chociażby samopoczuciem w ten jesienny wieczór. Natomiast po tych 10 minutach ten czat zostanie zamknięty, ale zostanie otworzony ten, który będzie służył do zbierania pytań właśnie do sesji Q&A. I ten czat będzie nazywał się Pytania i Odpowiedzi. I to tam możecie Państwo zadawać pytania do mnie, przede wszystkim też do pani Gabrysi. Mam nadzieję, że o wszystkim, o tym, co powinnam opowiedzieć na samym początku, opowiedziałam. Zaczynajmy zatem, bo wbrew pozorom na olbrzymi temat, niezwykle ważny, który budzi mnóstwo emocji osób szeroko związanych z edukacją. To półtorej godziny to myślę sobie, że jest mało, ale postaramy się taką esencję z najważniejszych rzeczy dotyczących oceniania dzisiaj wyciągnąć. Pani Gabrysiu, gdyby miała pani na samym początku powiedzieć o najważniejszych aktach prawnych, które każdy nauczyciel bądź osoba związana z edukacją, dla których ocenianie jest ważne, powinna znać, to co to by było? I nie zostanę tylko na etapie tychże aktów prawnych, bo chciałabym, żeby jeszcze wskazała pani w nich to, co jest najważniejsze dla praktyki nauczyciela. Tak by trochę obedrzeć te akty prawne albo nadać im ludzką twarz i by one zaczęły do nas mówić tym, co my w szkole możemy albo tym, jaką przestrzeń nam do oceniania stwarzają. Proszę Państwa, według mnie, tu mogą się Państwo nie zgodzić, według mnie trzy generalnie akty prawne stosowane jednocześnie, niewykluczające się, a fantastycznie dopełniające się, określają ocenianie. Ocenianie w polskiej szkole jest na razie obowiązkowe. Proszę nie wierzyć w żadne medialne chwyty, że u nas to jest szkoła bez oceniania. Jest różnica między pojęciem ocena szkolna a stopień szkolny. Mam wrażenie, że niektóre firmy balansują na tej delikatnej różnicy, ale Państwo świetnie sobie z tym radzą. To, co niektórych dziennikarzy zachwyca, wcale niekoniecznie musi budzić sensację u belfrów, u nauczycieli, u tych, którzy po prostu pracują pod tablicą. Ja także pracuję pod tablicą, mam za sobą kilkanaście lat dyrektorowania, więc to moje spojrzenie będzie takie migotliwe. Raz spod tablicy, raz trochę jako dyrektorka, no i być może to, że od wielu lat się tą tematyką zajmuję, gdzie zajęłam się zresztą przypadkowo, odkrywając, przepraszam za sformułowanie, ale bzdury we własnym statucie, więc Państwo myślę, że dopuszczą taką krytykę pod adresem swoim. I tak się ta moja przygoda zaczęła, kiedy spojrzałam i powiedziałam, nic z tego nie rozumiem. Ale poszłam do ludzi, którzy umieją więcej, dlatego nie czuję się ekspertem i zaczęto mi tłumaczyć, czym jest artykuł 44 ustawy o systemie oświaty.
Łatwo go zapamiętać, ja to tak polonistycznie podpowiem, a imię jego 40 i 4. Mam taką przygotowaną wersję 7 stron pierwszych tego artykułu i jeżeli będzie Państwa wola taka, że chcą Państwo ten artykuł z komentarzami moimi, to ja na ręce tutaj Pani Eweliny, Pani Kasi, która nam tu pomaga ogarnąć, daję. Daje dlatego, że istotą jest, tak jak powiedziała pani Ewelina, promować, wspierać, szerzyć kulturę oceniania, która naprawdę, jak odrzucimy różnego typu naleciałości mitologiczne, okaże się możliwa do przeprowadzenia, a dróg może być bardzo wiele. Mam więc 7 stron z komentarzami i do tych komentarzy pozwolę sobie czasem nawiązywać. Te komentarze będą na zielono, proszę się nic nie martwić. To jest takie 7 stron, które uważam, że każdy dyrektor powinien dać każdemu nauczycielowi do wierzenia i trzymanie przy orderach. Wybaczcie Państwo, że mówię takim językiem potocznym, ale jak to powiedział profesor Rusinek, którego bardzo lubię jako polonista słuchać, trzeba mieć też garnitur i czasem dres. Ja nie chcę powiedzieć, że ubieram teraz dres, ale chcę skrócić, proszę Państwa, dystans, bo mogę mówić pięknym, hermetycznym językiem, żeby oddziaływać na coś, co się nazywa programem osobistym. Każdy z nas ma program własny. Uczę tak, jak sądzę, że powinienem uczyć. Powiedział to mój wielki mistrz Jan Potworowski, zresztą z CO znakomicie przez lata związany. Mamy więc wspólne tutaj korzenie, gdzieś wyszukaliśmy. Artykuł 44 określa zasady oceniania. Te zasady, proszę Państwa, napisane dzisiaj w ustawie, kiedyś w dwóch rozporządzeniach, są nie do zmiany. Nic nie wolno zmieniać w tych artykułach, zapisach, rozciągać, skracać i dodawać. Czytamy, by powiedzieć takim też trochę slangowym powiedzeniem, metodą paznokciową, dosłownie. Czyli jeżeli się pojawi nam definicja oceniania, tak zwana legalna definicja oceniania, to jest termin prawniczy, to ja tę definicję stosuję tak, jak ją wpisano. Za tą definicją w artykule 44, proszę Państwa, pojawi się koncepcja oceniania związana z konstruktywizmem, to są takie prądy dydaktyczne drugiej połowy XX wieku, które przede wszystkim zakładają to, że wiedza sama w sobie nie istnieje. Czyli 2 dodać 2, nie ma czegoś takiego. Dopiero pojawi się, jeżeli umysł poznający, osoba ucząca się, dziecko uczące się, bo dla nas będzie istotą, podmiotem tej całej sytuacji dziecko, nie skonstruuje w głowie samo, bo inaczej się nie da. Zakłada również konstruktywizm, że nauczyciel nie jest w stanie nikogo czegokolwiek nauczyć. Proszę się nie dziwić, starsi belfrowie to już dawno wierzą, czy belfrzy wiedzą. Do momentu, oczywiście, jeżeli osoba ucząca się sama nie zechce tego zrobić, czyli kwestia motywacji własnej. To są te konstruktywistyczne, różne prądy, które się za tą definicją, zaraz ją będę przytaczać, po prostu pojawią. Poniżej będzie, proszę Państwa, w tym artykule 44. Obowiązek indywidualizacji. Każdy nauczyciel, nieważne z jakiej szkoły, warszawskiej, krakowskiej, z Koziej Wólki i Pikutkowa Dolnego, ma obowiązek indywidualizować. No przepraszam, jest napisane, nauczyciel obowiązany jest. I nic tu nie poradzimy i się na to nie wypniemy. Nazwane są typy oceny. Te nazwy są obowiązkowe, nie wolno nam przekręcać. Jak się pojawi bieżąca, to jest bieżąca, a nie cząstkowa. Jak się pojawi roczna, no to jest roczna, a nie końcoworoczna. Nawiasem mówiąc, końcoworoczna to stosunkowo niedawna zmiana, ale niech już będzie. Z tej długiej nazwy zrobiono roczną, uporządkowane pewne zapisy i tak dalej, i tak dalej. Mamy przeczytać, proszę Państwa, i zastosować.
Działa tutaj bowiem oblig ustawowy. Co to znaczy? Instytucja działa w obrębie i na podstawie prawa. Nieważne, czy to jest prezydent tego państwa, czy Sejm, czy Senat. Byliśmy ostatnio, prawda, w sytuacji, kiedy nasze prawa obywatelskie realizowaliśmy i dokładnie na tej samej zasadzie, proszę Państwa, trzeba uruchomić ocenianie artykuł 44. Tu jest napisane od A do Q, jak Państwo widzą. Powyżej tego Q, a jest to bardzo rozbudowany artykuł, jest ocenianie zewnątrzszkolne. Ocenianie wewnątrzszkolne od A do Q, zewnątrzszkolne dalej, aż się kończy, proszę Państwa, na absurdalnym punkcie, kiedy to zobaczyłam, to zaczęłam się śmiać, na 44 ZZZZ. Nie wkręcam Państwa, naprawdę tak jest, ale to nie jest nasz problem. Naszym problemem nauczycielskim jest zawsze posiadanie tych siedmiu stron z ewentualnie komentarzami, gdybyście Państwo chcieli. Kto z Państwa chce, może sobie otworzyć, wygooglować ustawę i patrzeć, że w punkcie 44b jest definicja i nie wolno mi tej definicji zmienić, bo działa oblig ustawy. Oblig, czyli przymus. Często nauczyciele dyskutując ze mną na Facebooku, bo jestem aktywnym facebookowiczem, także się odzywam na stronie CEO, na własnej stronie, pytają, gdzie jest to czy tamto zakazane. Pani Gabrysiu, pani Gabrielo, proszę pani, dlaczego pani mówi, że ta praktyka jest zakazana? No i właśnie tutaj jest pies pogrzebany. My musimy rozróżniać, jak działa ustawa wobec instytucji, a szkoła jest instytucją, tak zwanym ułomną osobą prawną, jeszcze inaczej zakładem administracyjnym, żeby już tak troszeczkę pokazać, że działa tutaj również i to prawo. Nie chcę dalej wchodzić, żeby Państwa nie przerażać, bo dalej jest to coraz bardziej trudno. I ustawodawca opisuje, przedstawia w twierdzeniach, jak ta instytucja działa. W związku z tym pisze do nas tak, że ocenianie, proszę Państwa, polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela. Ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela stopnia wypełnienia wymagania edukacyjnego. Ja w tej chwili na nasze potrzeby skróciłam. Kto śledzi dosłownie, to jest troszeczkę bardziej rozbudowane. Proszę Państwa, ocenianie to nie wystawianie stopni. Ja czasami, jak mam jakieś większe spotkanie, to pytam nauczycieli, co sądzą, co to jest to ocenianie. Przecież to jest czynność, proszę Państwa, która jest nam przypisana, nawet jak bardzo nie lubimy. My musimy to robić. Wracam jeszcze raz. Działa tutaj oblig ustawy. Ustawodawca za nas zdefiniował, co to jest i na czym polega ocenianie. Więc jest rozpoznawaniem. Nie wyjaśnił nam, proszę Państwa, co to rozpoznawanie jest. Wiemy, kto to jest nauczyciel. Nie wyjaśnił nam, co to jest wymaganie edukacyjne. W związku z tym my musimy znać techniki, jak to rozebrać, by nie włączyć woluntarystycznych, no jakichś tam własnych mniemań, jak to kiedyś było, mniemanologii stosowanych. Szkoła to instytucja, ma opisane, jak działa. Nie wolno nam zmieniać. Dlaczego, proszę Państwa, tam jest oblig? Bo tak działa instytucja, tak jest opisane. I to się staje przymusem. Inaczej jest, jeżeli chodzi o osobę fizyczną. I to się nam często myli. Tak, pani mówi, że plusy nie, minusy nie, albo taka praktyka średnie nie. To proszę mi powiedzieć, gdzie to jest zakazane. Proszę Państwa, w ustawie nie znajdą Państwo żadnych zakazów. Są tylko opisane, jak, jest tylko opisane, jak działa. W związku z tym to jest nakazem, zakazów nie trzeba. Włączam teraz drugą osobę, która się bardzo często myli z osobą prawną, z instytucją. Osobę fizyczną. Ja z imienia i nazwiska Gabriela Olszowska, o takim, a nie innym PESL-u, idąc ulicą, jestem, proszę, wzdłuż ulicy, jestem, proszę Państwa, użytkownikiem innej ustawy, czy mi się to podoba, czy nie, mianowicie ustawy o ruchu drogowym.
I nakazy i zakazy w tej ustawie mówią, gdzie mogę przejść przez ulicę, gdzie mi nie wolno, a gdzie mi wolno. Proszę zobaczyć, nakazy i zakazy dotyczą wyłącznie osoby fizycznej. Proszę Państwa, proszę zobaczyć również dalej. Jeżeli w prawie jest niezakazane ani nienakazane, osoba fizyczna może to robić. Nulla crimen sine lege. Co prawem niezabronione, prawem dozwolone, z grubsza rzecz biorąc. Z grubsza rzecz biorąc. W związku z tym ja mogę iść po tej ulicy i śpiewać, bo nie jest zakazane. Tego nam nie wolno mylić. To, co jest opisem działania instytucji, a to, co dotyczy osoby fizycznej. Czy osoba fizyczna pojawia się w szkole? No, pojawia się w szkole, oczywiście rodzic się pojawia jako osoba fizyczna. I on ma określone prawa, on może wnioskować jako obywatel o różne rzeczy do instytucji. Nie mylmy tego. W związku z tym, czytamy prawo dosłownie, to co jest napisane jest nakazem, czyli obligiem w obrębie i na podstawie prawa. Często Państwo słyszą w mediach, wypowiadają się sędziowie, prokuratorzy. Ja nie chcę akurat o prokuratorach, by Państwa straszyć czymkolwiek, ale ci, którzy na co dzień bardziej stykają się z prawem. Ja obywatel, ja członek instytucji, część instytucji, nauczyciel pracujący zawodowo, muszę wiedzieć, że to, co jest napisane w ustawie, jest nakazem. Jeszcze raz, mamy sprawę związaną taką, że artykuł 44 nam wykłada zasady. Potem w tymże artykule 44 mamy delegację ustawową, czyli zezwolenie ustawodawcy. Ustawodawca mówi tak, masz sobie uzupełnić, masz sobie rozszerzyć, masz sobie doprecyzować, co drugi filar. Drugi filar, proszę Państwa, nazwałam sobie drugi filar, który jest dopełnieniem pierwszego filaru. Mianowicie masz dopełnić szczegółowe warunki, tu na dole tej tabeli, szczegółowe warunki i sposób oceniania. Tutaj macie inną podstawę programową, ponieważ prawną, ponieważ to jest dwukrotnie wskazane. Raz jest wskazane w artykule 44, a drugi raz jest w ustawie prawo oświatowe w artykule 98, który to artykuł mówi, co powinien zawierać statut placówki oświatowej. Nawet nie oświatowej, co po prostu szkoły. I jednym z obowiązkowych punktów, obowiązkową częścią tegoż dokumentu są szczegółowe warunki i sposób oceniania. Szczegółowe warunki znowu nigdzie ustawodawca nie dookreślił, co to jest, ale wyjaśnił nam, co to jest sposób oceniania. Gdzie wyjaśnił sposób oceniania? Częściowo w artykule 44, ale doprecyzował w rozporządzeniu. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym, jak wykonywać pewne ustalenia ustawy. No i nam wyjaśnił, co to jest ten sposób oceniania, czy szkoła, to trzeba w statucie napisać, czy szkoła stosuje skalę 1-6, czy, bo nie jest obowiązkowa, proszę Państwa, nagle jak się wczytamy, to wcale nie trzeba stosować skali 1-6 od czwartej klasy szkoły podstawowej aż po na przykład klasy maturalne. Czy też stosuje własną skalę? Widziałam, proszę Państwa, warszawską szkołę ze skalą 1,7, dlatego że wprowadzono maturę międzynarodową z chemii i tam była taka skala. Znam szkoły, które od klasy szóstej stosują skalę 1,6, natomiast znam coraz więcej placówek, które odchodzą nie od oceniania, nie od oceny, bo ocena to jest rozpoznawanie przez nauczyciela, tak? A proszę Państwa, odchodzą od tej jakże trudnej skali 1,6, czy nawet jak będzie 1,12, to proszę Państwa, może być kłopot.
Ja też Państwu mówię cały czas, ustawodawca nie wyjaśnił, ustawodawca nie wyjaśnił, ustawodawca nie wyjaśnił. Ja do tego, proszę Państwa, wrócę. Na razie wiemy, że mamy oblig ustawowy, ponieważ jesteśmy instytucją, częścią instytucji i to jest właściwie przymus. Mimo, że nie ma tam takich czasowników jak należy, musisz, trzeba. Te zdania mają wartość przymusu, wiążącego wszystkich. Nikt się od tego nie powinien wymigiwać. No i jeszcze coś, co jest smutne, ale powiem, każdy z nas powinien to znać, zwłaszcza, że od prawie 25 lat obowiązują te przepisy. Pierwotnie były w rozporządzeniu, w 2015 roku wzrosła ranga po skardze NIK-u, po wnioskach NIK-u pokontrolnych. Wracam do trzeciej ustawy, za chwileczkę powiem, jak się czyta, co to zrobić z tymi, jak ustawodawca nie wyjaśni, tak? Trzeci filar, proszę Państwa, to jest artykuł 12, można by nawet dodać jeszcze artykuł 6 Karty Nauczyciela, ale 12 jest pyszna, po prostu zachwycająca. Mówi tak, ja śmieję się zawsze, że prorocy jacyś czy co? Czyli w 1982 roku zapisano artykuł o naszej nauczycielskiej autonomii. Ale tak jak Państwu tu napisałam, akurat usunęłam, bo mam różne wersje, nie jest to swawola, nie jest to hasanie, rób se tam co chcesz, mówiąc po krakowsku, ale proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo mądrze wyważone stwierdzenie. Artykuł 12 mówi tak, możesz nauczycielu wybrać sobie swobodnie podręcznik i program. Więc proszę Państwa, kto tam dyskutuje w grupach przedmiotowych, to musicie tak długo dyskutować, aż się przekonacie, bo macie autonomię, musicie się przekonywać. I potem jest dalej pyszniej, bo jest powiedziane, proszę Państwa, tak, że możesz stosować metody, jakie uważasz za stosowne, ty sam samodzielnie, ale. Jest ale, jest szykana. Czym jest to ale? Mają to być aktualne, 40 lat temu zapisane, aktualne pod względem naukowym, zgodnie z ustaleniami, najnowszymi ustaleniami nauk pedagogicznych. No i proszę Państwa, to o czym mówi nowoczesne ocenianie, zresztą mnóstwo Państwo tych publikacji znajdą w CEO, sama zresztą jestem zwolennikiem, najwięcej tych książek kupuję w CEO, właśnie związanych z nowoczesnym ocenianiem Hattie, nie tylko Hattie, Marzano i jeszcze inne dostępne nawet za darmo materiały pokazują, że uczenie dla oceny nie jest skuteczne. Że można włączać w proces oceniania ucznia, oddając mu jego autonomię, wspierając ucznia w autonomii. O to już jest po prostu, jak to młodzież mówi, high level, ale od tego są metodycy, nie jest to moja rola dzisiaj, by o tym mówić. Trzy jednocześnie. Zasady niezmienne. Szczegółowe warunki indywidualne w danej szkole. Wy w danej społeczności macie sobie dookreślić warunki do tych zasad. No i proszę Państwa, co jeszcze o tych warunkach można powiedzieć? W tym roku ministerstwo gdzieś tam chyba na początku lipca czy na przełomie czerwca-lipca wskazało jeden z priorytetów oświatowych, polityki oświatowej państwa, szczegółowe warunki i sposób oceniania. Myśmy się tak ucieszyli, proszę Państwa, a ocenianie? W sumie tak, bo trzeba pamiętać, że tych warunków z zasadami nie wolno mylić. Warunki są sposobami realizacji tych zasad, bo tak by należało je rozumieć, ponieważ też już chyba z 5 razy powiedziałam, ustawodawca nam nie wyjaśnił. Ale też pamiętamy w drugą stronę, nie naruszając autonomii nauczyciela. Więc jeżeli się w danym statucie pojawi, że ma być 5 stopni szkolnych, no to obawiam się, że jest to naruszenie autonomii. Tylko kto by się z nas kłócił i z kim by się kłócił, ale to już jest jakby inna para kaloszy, inna melodia. Jak czytać jeszcze?
Oprócz tego, że rozróżniamy od dzisiaj ustawę od, proszę Państwa, ustawę charakteryzującą instytucję, działalność instytucji od ustawy, która odnosi się do działania człowieka. Mamy generalnie kilka wykładni, a więc sposobów. Pierwsza, najbardziej popularna, również prawnicy z tego korzystają. To jest wykładnia słownikowa czy wykładnia językowa. Co oznacza słowo rozpoznanie? Ocenianie polega na rozpoznawaniu, ponieważ nie ma definicji, mogę sięgnąć po słownik. Proszę Państwa, ja nie muszę, jak mam bogate słownictwo, nie muszę. Ja, proszę Państwa, może mam i bogate, ale sięgam po słownik z ciekawości. Jest 70 znaczeń słowa rozpoznawanie w słowniku PWN-owskim. Czy wszystkie pasują? Jasne, że nie. Więc okazuje się, tak na zdrowy rozum, że rozpoznawanie to jest analiza, zastanowienie się, przemyślenie, refleksja. Ocenianie to zastanowienie się, proszę Państwa. Nie przypisywanie stopnia 5, 2 albo grzybka chmurki, bo można mieć skalę ikoniczną, to jest kwestia wtórna. Jaka ta skala jest, to dalej jest ocena, czarna chmurka czy chmurka uśmiechnięta. Natomiast istotą jest, żeby zobaczyć, że ocenianie nie jest szafowaniem jakimiś nagrodami albo karami. Nagradzam ucznia szóstką, karzę ucznia dwójką czy jedynką. Ocenianie to rozpoznawanie. To oczywiście ci, co znają angielski, to słyszą tam gdzieś w tle kalkę językową z angielskiego recognize. Ci, co tłumaczą, bo wiem, że również są tu tłumacze, właśnie osoby zajmujące się między innymi wydawaniem tych jakże nowoczesnych, jakże bardzo potrzebnych w środowisku książek, bo przecież przez lata byliśmy zapóźnieni. No przykro mi to powiedzieć, ale prawda. Cała historia zaczęła się w latach 50. w Ameryce od Bluma, Benjamina Bluma, który rozpoczął porządkowanie celów kształcenia. Nie chcę wchodzić dalej w dydaktykę, urywam sprawę, resztę Państwo może doczytają, a polecam gorąco. I nie mieliśmy tego na studiach, ja tylko się zapytam tak i nie wiadomo dlaczego. Pierwsza wykładnia, proszę Państwa, jest to wykładnia językowa. Proste. Druga wykładnia, już ją troszeczkę usłyszeliście, jest to wykładnia prawna. Prawa jako nauki, czyli ten elementarz WOS-u, który ośmieliłam się Państwu zrobić, za co Państwa przepraszam. Ja muszę rozróżniać, kiedy stosuję, prawda, ustawę jako instytucja, a kiedy jako osoba prywatna poszłam głosować. Tak wyraziłam swoją wolę, tak, a nie inaczej. To jest wykładnia prawna, że na przykład do statutu nie przepisuje się, szanowni Państwo, aktów wyższego rzędu. Nagminny problem kontroli wiadomych instytucji przychodzą i nie zapiszą tego państwu, bo jest przecież rozporządzenie o technice prawodawczej i ten biedny dyrektor stoi i wysłuchuje, że ma przepisać po łacie artykułu 44 do statutu. Po co? Bo rodzic nie rozumie. Wiem, że są tu rodzice, bo mi mignął zaprzyjaźniony rodzic, którego gorąco tutaj zresztą pozdrawiam. Pan Kuba wie, że jego nazwisko mi gdzieś mignęło. Drodzy Państwo, wracając do sprawy. Nie przepisujesz i tu musimy także stanąć twardo, także wspierając dyrektora. Nie możemy ze statutów robić nie wiem czego, wycieraczek czy czegoś tam. Jeżeli rodzic potrzebuje artykułu 44, to warto ten artykuł mieć. Państwo ode mnie dostaną, dać. Proszę bardzo, tu jest o ocenianiu, tego się tu nie przepisuje. To jest na przykład wykładnia prawna, hierarchia aktów prawnych, zasady czytania. Tak, to jest właśnie to, o czym rozmawiamy. Wreszcie, proszę Państwa, jest kolejna wykładnia. Nazywa się teleologiczna.
Proszę Państwa, nie ma to nic z religią wspólnego. Nie powiedziałam teologiczna, tylko teleologiczna. Nauczyłam się tego słowa, ale było to dla mnie trudne. Celowościowa. Co to znaczy wykładnia celowościowa? Co mówi nauka, która zajmuje się tym działem, czyli dydaktyka, jej dział szczegółowy. Dydaktyka ogólna, jej dział szczegółowy, diagnostyka edukacyjna i powiązane różne neurodydaktyki, neuropsychologie na temat uczenia się. Przypominam artykuł 12 Karty Nauczyciela, czyli ja mam być na bieżąco, mogę stosować. Nie wykład, bo jest nieskuteczny od 20 lat. Wiadomo, że nie jest skuteczny, ale jak ja zrobię wykład, proszę Państwa, z lukami i muszą mi uczniowie tak słuchać, żeby wpisywać poprawne daty, nazwiska, coś tam, no to już, prawda, mam tę podpórkę pamięci. Przykładowo, wykładnia celowościowa, nie musimy tej tele i tak dalej powtarzać. Nawiązuje do diagnostyki edukacyjnej. I z tej diagnostyki, proszę Państwa, musimy wziąć dwie definicje do oceniania na dobry początek. Będzie to wymaganie edukacyjne, bo nigdzie nam nie wyjaśnił ustawodawca, wykładnia prawna nam nie pomoże i wykładnia językowa to za mało. Diagnostyka edukacyjna. I różne jej prądy, nieraz ścierające się od Bluma począwszy, sformułowała wymaganie edukacyjne, a nas tego nikt nie uczył. Jak jest, nieraz jest 500 osób na sali, pytam, kto z Państwa miał? No to jedna osoba, dwie osoby albo nikt. Niemniej mamy artykuł 12 nad sobą. Ja mam mieć wiedzę aktualną. I ja muszę wiedzieć, że najprostszym wymaganiem edukacyjnym jest wymaganie trójczłonowe, zdanie zapisane w formie aktywnej, nie mnożenie przez liczby wymierne, tylko proszę Państwa, uczeń mnoży liczby wymierne. W sposób aktywny jest to zapisane. Jest ten agens, osoba, która działa, potem jest czasownik, on się nazywa najczęściej, no nie najczęściej się nazywa, tylko jest czasownikiem operacyjnym i potem jest, proszę Państwa, informacja. Uczeń pisze wypracowanie, uczeń pisze literę. Proszę zauważyć, jest trójczłonowa. Modeli jest kilka. I znowu, jakie modele Państwo przyjmą, bo to jest najprostszy, najbardziej banalny, liniowy, to jest Państwa wybór, bo Państwo mają autonomię. Marzano nieco inaczej pokazuje. I tak dalej, nie chcę też wchodzić Pani tutaj. Gabrysiu, ja myślę sobie też o tych wymaganiach edukacyjnych. Jest spory rozdział w Pani najnowszej książce, do której możemy teraz odnieść. Jeżeli może Pani powiedzieć i podzielić się tytułem, ale też sposobem, jak można tę książkę pozyskać, to myślę, że to jest dobry moment. Ja bardzo dziękuję Pani Ewelino. Ja, proszę Państwa, rzeczywiście popełniłam książkę. Książka, która powstała w wyniku mocnego dosyć przemyślenia i przeżycia materiału, który dostaliśmy w Kuratorium Oświaty. Ja ten materiał także Państwu dam. W 2016 roku dostaliśmy darmo dyrektorzy szkół wnioski z nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty w zakresie oceniania. Wnioski skargowe, proszę Państwa. I ja to przeczytałam. Różne uwagi, różne potknięcia, wskazówki i bardzo mnie to mocno dotknęło. Między innymi jest taki punkt 8. Nauczyciel nie zna definicji, nie rozumie zasad oceniania. No to my już wiemy i ta definicja się pojawiła. I powstała książka pod tytułem Ocena w szkole. Wydała ją fundacja, której jestem prezesem. Czemu tak, proszę Państwa? Bo jest najtaniej. To mówię od razu, nie jesteśmy VAT-owcami. Jeżeli ktoś napisze do fundacji Czerwona Kreska, to powiemy, jak ją kupić. Bardzo dziękuję Pani. Rzeczywiście jest tam rozdział zbierający
różne wskazówki, najprostszy model, tak jak mówię, ja wiem, że są bardziej skomplikowane, gdzie pokazujemy, jak sobie poradzić z wymaganiem edukacyjnym, czego nie robić. Dobre wymaganie musi być mierzalne. Wiecie, kto sobie świetnie radzi? Nie uwierzycie Państwo, WF-iści świetnie sobie radzą z wymaganiami. Dlaczego? Bo widzą ćwiczenie ucznia rzutowane w czasie. My, inni przedmiotowcy, możemy mieć pewne problemy, bo to się nieraz dzieje tak na polskim, że ja to muszę po prostu poszukać. Nie każde ćwiczenie jest wykonywane w taki sposób rozciągnięty w czasie. Rewelacyjnie radzą sobie również zawodowcy. Moi koledzy, bo ja pracuję w tej chwili w technikum, widzę, oni nie muszą znać tych nazw, jak świetnie widzą fazowość. Wymaganie edukacyjne musi pokazać fazowość, tak? Ile czego wypełnił. Proszę Państwa, czym jest wymaganie? Jest celem kształcenia przełożonym na działanie ucznia, ale napisanym tym językiem, którym powiedziałam. Uczeń pisze wypracowanie, uczeń charakteryzuje linię brzegową Bałtyku, uczeń porównuje. Nie wiem, co tam. Jeden czas z drugim czasem. Zamordują mnie ta z anglistki. Pewno się nie robi takiego ćwiczenia. Wybaczcie Państwo. Ale z całą pewnością w Pani publikacji, w tej książce Ocenianie, o których teraz i Pani nawiązała, ale też Kasia Pijanowska wyrzuciła już pewną nazwę, pewien tytuł. Na czat byście Państwo mogli sobie to zanotować i jakoś zapamiętać. Ja przeczytałam tę książkę, więc wiem, że tam jest naprawdę po pierwsze bardzo skrzętnie doprecyzowane są wymagania edukacyjne, pokazane w świetle oceniania, ale pokazane są też różne sposoby ich formułowania. Więc serdecznie Państwu rekomenduję, ja żeby teraz tam jeszcze zajrzeć. wyjdę Pani, bo zapomnę Pani Ewelino, błagam. Proszę, A proszę już się mi się, wstrzymać. a już myślałam, że mi się udało Nie uda wejść się Pani Pani, w słowo. nie uda się, chwila. Drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz. My jesteśmy, bo to jest ważne, my jesteśmy przyzwyczajeni, żeby treścią kształcenia była pojedyncza informacja. U anglosasów nie jest informacja, jest umiejętność treścią kształcenia. Działanie, aktywność ucznia, umiejętność w powiązaniu, w odniesieniu do informacji. To chciałam tylko zamknąć, bo bym umarła. Dziękuję. Proszę. Ja jakoś ciągle jestem też przy takiej myśli, że za naszym spotkaniem stały pewne obietnice. Obietnice obalania mitów związanych z ocenianiem, więc myślę, że to jest właśnie ten moment. I część z nich dotyczy już tych pytań, które zostały nam zadane na czacie. Pani Gabrysiu. Pierwsze z nich, czy oceny za sprawdziany są ważniejsze, i to słowo ważniejsze jest w cudzysłowie, niż te na przykład za plakat czy za pracę w grupie? Proszę Państwa, jest powiedziane wprost w artykule 44, jakie mamy oceny i że mamy mieć wymagania. Tyle wymaga od nas ustawodawca. Resztę zaglądamy do diagnostyki edukacyjnej, czyli co ustalili diagności, bo tak się nazywają, co ustalili naukowcy. Proszę Państwa, wszystkie formy wypowiedzi ucznia są względem siebie równe. Jeżeli ci się nie podoba plakat nauczycielu, to go nie dawaj, albo daj taki plakat, który pokaże możliwości ucznia. Jeżeli ja robię, proszę Państwa, plakat pod tytułem Warszawa w lalce, to analizuje mi uczeń kawał świata przedstawionego i jest to sprawa poważna. Wszystkie formy wypowiedzi z ucznia, nieważne, ustne, pisemne, aktywności, Państwo czasem mówią, są względem siebie równe. Profesor Niemierko w swoim wielkim dziele Ocena szkolna, dobrze mówię, oj, musiałabym zobaczyć teraz, uciekł mi tytuł, ale wiecie Państwo, ta wielka cegła będąca podręcznikiem szkolnym mówi, że dawanie wag to jest manipulowanie. Więcej, napisał nawet, że są to działania niegodziwe. Myśmy sobie przypisali wagi. Ośmieliłam się, proszę Państwa, jako stara dyrektorka spisać moje doświadczenia. Mam dwa.
Jedne wagi wynikają ze statutu, ponieważ uważamy, że klasówki są absolutnie ważne. Są ważne i ich forma jest na tyle ważna, że stanowi dostateczne obciążenie dla ucznia, by jeszcze mnożyć przez jakąś szczególną wagę, czyli manipulować. Następna rzecz, szanowni państwo, to jest to, że oprócz oficjalnych wpisanych w statut wag, mamy wagi nieoficjalne. Tak mi się wydaje, że w tym programie własnym może być oto taka praktyka. Wiesz, to było z kartkówki, ta ocena była za odpowiedź, a ta nie, ta wiesz, ta to była taka, ta mi coś napisał. Proszę państwa, my w naszej narracji nauczycielskiej możemy zdradzać nasz stosunek. To jest wartościowe, to jest mniej wartościowe, bywa zapisane innym kolorem. Można oczywiście stosować kolory. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Może być pomocne, ale my się mamy posługiwać wymaganiami. My się musimy absolutnie przerzucić na myślenie wymaganiami. Podałam dwie definicje. Podam trzecią definicję. Proszę traktować wymaganie jako rodzaj wzoru. I ja jestem badaczem, ile z tego wzoru uczeń wypełnił. I co ma jeszcze oczywiście zrobić, by odnieść sukces? Ocenianie polega na rozpoznawaniu, tak, stopnia realizacji wymagania i stwierdzenia postępu. I umożliwienia postępu. To jest wprost w definicji. Kto sobie otworzył artykuł 44, to widzi, że ja, nauczyciel, mam być badaczem postępu i w dodatku mam pomagać. To ja mam, idąc tym tropem, Pani Gabrysiu, jeszcze jedno pytanie. Czy istnieją, czy zgodnie z prawem możemy wprowadzać do oceniania taką praktykę jak plusy i minusy, bądź aktywności na plusy, gdzie na przykład określona liczba plusów da nam jakiś stopień? Powiedzmy, 3 plusy to piątka, 3 minusy, nie wiem, jedynka. To tak A zupełnie dla inaczej bywa. przykładu. To jeszcze bywa tak, że 3 minusy jedynka, a na piątkę 5 plusów jeszcze. Tak może Na być. przykład. Albo można, ale jeszcze pani nie widziała, a widziała pani, a państwo w ogóle nie wiedzą, że jeszcze istnieją ćwierć plusy. Takie praktyki, które pani Ewelina powiedziała, które znamy od dawna, a niektóre z nich przyniosły mi moje studentki na zarządzaniu. Po prostu matki nauczycielki to jest kopalnia. W ogóle rodzice, nauczyciele to jest kopalnia fantastycznych pomysłów. Proszę państwa, plusy dajemy za aktywność. Uczeń coś powiedział, nie wiem, uzupełnił, coś małego, coś drobnego i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem. Bardzo głęboko też szanuję, że nauczyciele starają się ucznia nieraz za przysłowiowe uszy ciągnąć, żeby cokolwiek wydobył z siebie. Ja to rozumiem, ale praktyka jest nieudaną praktyką, ponieważ nie da się skonstruować poprawnie wymagania edukacyjnego. Uczeń jest aktywny. Gdzie jest ta wiązka, umiejętność w powiązaniu z porcją wiedzy z informacją? Poza tym, drugi zarzut tej właśnie mojej mentorce, Nela Kamińska, wizytatorka znakomita kuratorium małopolskiego, mówiła tak: Gabrysiu, to była ekspertka, dając plus za to, wiążemy bardzo różne umiejętności. Taki był zarzut, proszę państwa. My musimy natomiast wiedzieć, że do dyspozycji ustawodawca nam dał ocenianie bieżące i znowu nie wyjaśnił, co to znaczy. Więc mamy trzy sposoby. Prawny się nie przyda, bieżące nigdzie nie występuje w nauce, więc my musimy na zdrowy rozum odkryć, co to bieżące znaczy. I słownik mówi, towarzyszące danemu momentowi. Więc w ocenianiu bieżącym nie możemy sobie, proszę państwa, łączyć trochę tu, trochę tam, trochę siam, trochę z tej strony, trochę z innej strony. Taki jest zarzut.
I wbijam nóż w serce tym, którzy no, z dobroci, no, z autentycznej dobroci. Natomiast, jeżeli Państwo życzą sobie skalę 1-6 rozszerzyć o plusy i minusy, trzeba to w ocenianiu bieżącym uzupełnić do statutu i sprawdzić, czy ten zapis w statucie jest. Jak nie ma, to nie mogę się stosować. To ja, Pani Gabrysiu, się upewnię. To znaczy, że prawo dopuszcza takie stopnie jak 4 plus, 5 minus w Proszę, ocenianiu bieżącym. tak, pod warunkiem, że w tej drugiej kolumnie, którą Państwo widzieli, czyli szczegółowe warunki i sposób oceniania, Państwo sobie rozszerzą skalę. Państwo mogą zastosować skalę ABCDEF, anglosaską. Pytanie jest, po co, na ile się będą dobrze Państwo z tą opcją czuli. Znam jedną szkołę, która kiedyś mi deklarowała, kiedy prowadziłam szkolenie dla całego Podkarpackiego, że będą mieli skalę kolorową. Nie wiem, jak są w swoich poszukiwaniach, daję to jako ciekawostkę. Skala, proszę Państwa, od 1 do 6 poszerzona o plusy, to jest 15-stopniowa skala. Minus 3, 3, plus 3 i tak dalej. Ona chyba wydaje się wystarczająca, ale proszę zobaczyć. Ustawodawca powiedział tak. Na koniec roku na świadectwo w klasie od 4 w górę, od czwartej szkoły podstawowej w górę, masz w skali od 1 do 6, jeżeli chodzi o ocenę przedmiotowe, natomiast nic nie mówi, co w ciągu roku w ocenach bieżących. Więc jeżeli Państwo sobie zastosują rozszerzenia, no to jest to wiążące. No i może być nauczyciel, który w jednej szkole nie ma plusów, a w drugiej szkole ma plusy, no i jest. A propos plusów, powiem Państwu, kiedy no, nieraz wracam do ludzi, albo ludzie do mnie wracają, bywa, że 3-4 razy, mówi tak, Pani wie, u nas w szkole się rozwinęło podziemie plusikowe. Wiedziałam, że się to tak skończy, czyli kajecik i w kajeciku. No dobra, no. Ach. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, ciekawa. Mianowicie jest rozporządzenie, które mówi, jak się prowadzi dziennik. Czyli proszę zobaczyć, ustawa i teraz akt wykonawczy. Jak się prowadzi dziennik? I zdziwię Państwa bardzo, jest mi przykro, bo nie jestem zadowolona z tego rozwiązania, ale jednak jest i jest wiążące. Do dziennika trzeba zapisać temat. Państwo wiedzą, że jest to jednocześnie obecność nauczyciela. Przypominam, jakby ktoś sobie zapominał, że dyrektor marudzi, ma prawo. Druga rzecz, proszę Państwa, obecności ucznia, jest, nie jest i tak dalej. No i proszę Państwa, oceny, czyli żadne BZ, byci, NP, plus samodzielny. Nawet jeżeli Państwo by dopisali ten plus czy minus do statutu, to będzie to praktyka nieuprawniona w statucie, ponieważ nie da się skonstruować poprawnie wymagania. Zgodnego z nauką, z osiągnięciami nauki. To Pani Także Gabrysiu, no. jak się ma w takim razie do tego, co Pani mówi, różne praktyki coraz częściej stosowane, ale też przez media podnoszone, jako że szkoły są takie szkoły, które komunikują o tym, że odchodzą od stopni na rzecz punktów czy procentów. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Proszę Państwa, jaka jest różnica, czy dziecko dostało jedynkę, 2%, czarną chmurkę? Negatywny przekaz jest jednocześnie pod tym. Zamienianie na procenty, zamienianie na punkty skali 1-6, wydaje mi się, to jest moja hipoteza, jest utrudnieniem, znaczy stratą energii. Natomiast spotkałam w literaturze właśnie u pomiarowców, którzy często się posługują skalą procentową, ale to są wyniki liczone w tysiącach, to muszą Państwo wiedzieć. My mamy maleńką grupę dzieci. Jedno dziecko potrafi nam zaburzyć wynik egzaminacyjny, o czym Państwo wiedzą. Wielokrotnie tak było, że jeden, dwóch słabych uczył. Wracam do tego, co Pani powiedziała. Skale procentowe. Skale wielopunktowe rozmywają.
i właściwie dziecko nie wie, gdzie jest. To nie są czytelne komunikaty. Podkreślają to naukowcy. Ja też mam taką intuicję, ale przepraszam, podzieliłam się intuicją. Powołuję się w tej chwili na naukowców, na diagnostów, że się Tak. rozmywają i trzeba też się zastanowić, no bo czym się różni, prawda? A potem to ta taka dyskusja, prawda, pani Ewelino, od wczoraj jedna z naszych wspólnych znajomych Tak. umieściła w internecie linka do artykułu. Ja się bardzo cieszę, że te artykuły się pojawiają. No i tam szkoła oznajmia, że tak, i teraz będą punktowo. Drodzy państwo, szkoda tej energii. No szkoda tej energii. Co dziecko wie, jak ma 57? Procent czy 57 punktów. Potem nauczycielka powie, a brakuje ci jeszcze 3 do następnego? No nie wiem. Trzeba nie działać pochopnie. Tak, ja słyszę, że punkty, procenty są, niosą w sobie jakiś rodzaj zagrożenia spowodowany z rozmyciem, ale też ze wszystkich tych wypowiedzi, którymi się tutaj pani podzieliła z nami, słyszę, że mądre ocenianie to takie ocenianie, które ma w sobie ramy, pewnego rodzaju ramy, i te ramy są znane dla obu stron. I to jest bardzo bliskie nam w Centrum Edukacji Obywatelskiej, jakoś bliskie też temu, że ocenianie jest w ogóle naturalnym procesem. Pani wielokrotnie podkreślała to, obalając jeden chyba z pierwszych mitów w pierwszych zdaniach swojej wypowiedzi, że przynajmniej na dzień dzisiejszy ocenianie w polskiej szkole jest pewnego rodzaju obowiązkiem i szkoła bez oceniania no, nie istnieje, bo uczenie się bez oceniania nie istnieje. Zrozumiałam też, że to, co istotne w ocenianiu, to byśmy my, nauczyciele, zadali sobie pytanie, po co to robimy? I jakoś słyszę, że ta nasza szkolna rzeczywistość zmusza nas do tego, by oceniać to, czego uczeń się nauczył, i w tej literaturze, która zahacza o temat oceniania, mówimy o tak zwanym assessment of learning. Wtedy ocenianie jest zupełnie po stronie ucznia, prawda? To tam leży ta odpowiedzialność. A my, jako nauczyciele, tylko wystawiamy stopień, no właśnie, oceniając trochę tak ex cathedra. Tymczasem pani wypowiedzi, ale też to, jak my myślimy w Centrum Edukacji Obywatelskiej o ocenianiu, zmierza w kierunku innego myślenia, bardziej takiego oceniania wspierającego, które w literaturze nazywane jest, piękną polszczyzną się tu posłużę, assessment for learning, gdzie zarówno nauczyciel i uczeń jest obecny w tym procesie. Wspomniała Pani też o tym, że w Centrum Edukacji Obywatelskiej pojawiają się publikacje dotyczące oceniania. Tak, jest ich sporo i zachęcam Państwa do tego, żeby się nim przyjrzeć. Na czacie za chwilę pojawi się link do jednej z bezpłatnych publikacji, które przetłumaczyliśmy całkiem niedawno. Bardzo ciekawa publikacja Billa Lucasa dotycząca nowego spojrzenia na ocenianie, i tam wybrzmiewa w ogóle jeszcze jeden aspekt oceniania, assessment as learning, czyli takiego oceniania, które powinno być w ogóle elementem uczenia się. I to jest niezwykle ciekawe. Bardzo zachęcam Państwa do tej lektury. To nie jest długa pozycja, a naprawdę myślę, wnosi bardzo Nową ciekawą jakość, nową nową jakość. jakość. Dokładnie tak. Dziękuję Pani Gabrysiu, bo to jest doskonałe słowo. Bardzo ciekawą perspektywę, ale też jakoś ona, ta książka, buduje. I wręcz podbija Pani słowa, które tutaj Pani mówiła dzisiaj, pokazując, że w ocenianiu są dwie strony. Jest ten, który ocenia, i ten, który jest oceniany. I ta dwupodmiotowość w ocenianiu jest niezwykle istotna, bo pewnego rodzaju koszty oceniania, nie da się ukryć, że to nie jest najprostszy proces, ponoszą obie te strony, ale obie są też za nie odpowiedzialne. Jakoś moje myśli zmierzają tutaj w kierunku oceniania kształtującego, wspierającego, które Centrum Edukacji Obywatelskiej rozwija od 20 lat. I takie ocenianie niesie mnie do pierwszej strategii oceniania kształtującego, gdzie mowa jest o celach i kryteriach sukcesu. I myślę sobie, że to dopiero jest autonomia i świadomość nauczyciela, który poprzez sformułowanie tych ram, o których i pani mówiła, i ja teraz jakoś jeszcze je podkreśliłam, decyduje o tym, czego uczniowie się nauczą. To, co też usłyszałam, ale jakoś sparafrazuję nieco innymi słowami, to to, że ocenianie i uczenie
to wiemy już na pewno, zachodzi w głowach ucznia i dobrze oceniać się może ten, który rozumie, na czym polega ocenianie. I to takie ocenianie wspierające, którego prawo absolutnie nie wyklucza, bo bardzo ważne słowa powiedziała Pani na samym początku, chyba mówiąc o tym trzecim filarze, nie chcę tutaj też mylić, że nawet jeśli statut szkoły tego nie zakłada, to nauczyciel w ramach swojej autonomii dotyczącej oceniania może praktykować ocenianie kształtujące i zaznaczać właśnie tutaj swoją autonomię, ale zaznaczać też autonomię ucznia, bo wtedy, kiedy oddajemy ten proces w ręce ucznia, jakoś dosyć świadomie wchodzimy z nim w tą relację oceniania, to myślę sobie, że budujemy w nim taką sprawczość, poczucie wpływu i też to, że ten sukces za tym pozytywnym ocenianiem przypisuje on sobie, a nie jakimś zewnętrznym czynnikom. Na przykład dobremu nauczycielowi, choć absolutnie dydaktyka tutaj też odgrywa olbrzymie znaczenie. Jakoś jestem też bardzo blisko tej podmiotowości, autonomii, którą Pani tutaj podkreślała wielokrotnie. Ja w tym miejscu też chciałabym powiedzieć Państwu o naszych kursach internetowych, które prowadzimy w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pozwolę sobie tylko udostępnić tę prezentację, która jakoś skrótowo mnie poprowadzi przez tę wypowiedź. Odbywają się one na platformie internetowej, do której macie Państwo dostęp wtedy, kiedy chcecie. Dla nas kluczowa jest wartość tej autonomii, ale też poczucia wpływu i wyboru. Czyli to nauczyciel, osoba korzystająca z kursu decyduje wtedy, kiedy chce i wtedy, kiedy ma czas, może skorzystać z tych treści. Wierzymy w to, że nauczyciele potrzebują innych nauczycieli, dlatego zawsze nasze kursy są kursami z mentorem, mentorką, czyli osobą, nauczycielem, który jest bardziej doświadczony w stosowaniu praktyk, czy w ogóle w temacie, którego dotyczy kurs. I wierzymy w wymianę dobrych praktyk. To, co Pani Gabrysiu dzisiaj robiła, to dzieliła się różnymi historiami zebranymi z różnych źródeł. To, co Pani powiedziała, że matki nauczycielki to jest doskonałe źródło, prawda? Tak samo mam wiarę w to, że inni nauczyciele dla siebie mogą być doskonałym wsparciem. Z okazji dzisiejszego spotkania przygotowaliśmy dla Państwa kod rabatowy na te kursy, który widzicie Państwo na slajdzie. Ja też mam nadzieję, o to Cię Kasiu poproszę, żebyś udostępniła mój adres mailowy na czacie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jakieś pytania, wątpliwości dotyczące kursu, bardzo proszę o kontakt. Ja jestem za te kursy odpowiedzialna i myślę, że mam wszystkie potrzebne informacje do tego, żeby z Państwem się nimi wymienić. Nasze kursy głównie skupiają się wokół oceniania kształtującego i trochę obalają jeden z tych mitów, o których powiedzieliśmy. Między innymi to, że po pierwsze ocenianie kształtujące nie jest tylko dla tych nauczycieli, którzy chcą bez reszty zrezygnować z wystawiania stopni, czy którzy myślą, że jeśli nie jest ono zapisane w statucie szkoły, to nie mogą go praktykować. I taki ten kurs o ocenianiu kształtującym mamy oczywiście dla osób, które są początkujące, dopiero potrzebują zgłębić ten temat, ale też dla tych, którzy być może już praktykują albo mają nieco szerszą wiedzę. Ja jeszcze jedną rzecz chcę Pani powiedzieć. Nie są też dla maluchów, proszę Państwa. To są także znakomite techniki dla młodzieży i tak. Akcent, który ja pracuję teraz z dorosłymi, mówią, mają sprawczość. Młodzież jest często wyłączona, wyautowana, bo ma poczucie, że na nic nie ma wpływu. Tu ma wpływ. Bardzo dziękuję Pani Gabrysiu za ten głos, ponieważ ja rozmawiając z nauczycielami czy dyrektorami o ocenianiu kształtującym, bardzo często słyszę, że ocenianie kształtujące jest najchętniej to dla maluchów w klasach 1-3. I proszę zobaczyć, my oczywiście stworzyliśmy taki kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, bo tam jest pewnego rodzaju specyfika pracy w tych pierwszych 3 latach szkoły, ale absolutnie ocenianie kształtujące możliwe jest na każdym szczeblu edukacji. Zresztą mamy doświadczenia pracy z takimi nauczycielami. To, co też ważne, że mentorzy, którzy jakoś wspierają naszych uczestników, często dobierani są etapem edukacyjnym, na którym uczą, czyli istnieje
duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że jeśli uczycie Państwo w szkole ponadpodstawowej, to takiego mentora z takiej szkoły ponadpodstawowej spotkacie. Z ocenianiem kształtującym, które do Polski wprowadziła Danusia Sterna, właśnie tubą było Centrum Edukacji Obywatelskiej, tubą było i jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, stworzyła też już wspomniana tutaj Danusia OK Zeszyt. To pewnego rodzaju portfolio, można byłoby rzec, dokumentujące proces uczenia się, ale też dokumentujące ocenianie. I to, jak prowadzić taki zeszyt, jak go w ogóle wprowadzać z uczniami, ale też jak komunikować tę zmianę rodzicom czy dyrekcji, o tym właśnie jest ten kurs, więc serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że na czacie pojawiają się już linki do tych kursów, ale też raz jeszcze poproszę Kasiu o mój adres mailowy, gdyby ktoś z Państwa chciał więcej dowiedzieć się na ten temat. Z doświadczenia nauczycielki, bo uczyłam w szkole, wiem, że jakoś temat oceniania często konotowany jest z motywacją. I to nawet z takiego psychologicznego rysu to się ze sobą łączy, więc zwracam też Państwa uwagę na kurs, który widzicie Państwo na slajdzie. Już teraz przechodzę do tej bardzo istotnej części, jaką jest sesja Q&A, czyli sesja pytań i odpowiedzi. Pędzę na ten czat, w którym widzę, że jest kilkadziesiąt różnych pytań. I tak jak powiedziałam, na część zabieramy się właśnie z panią Gabrysią za odpowiedzi. Na te, na które nie odpowiemy, na pewno dostaniecie Państwo odpowiedzi mailowo, pewnie w jakimś zbiorczym dokumencie, tak byście Państwo mieli też wgląd w to, co było ważne dla innych osób, które uczestniczyły w naszym spotkaniu. Zaczynamy. Czy uczeń może dostać ocenę niedostateczną za brak pracy domowej? Oj, to jest problem. Dlatego, że za brak czegoś, no jak Państwo ustalą ocenę za brak? Ja powiem tak. Moje zdanie, nie muszą się Państwo zgadzać. Wydaje mi się, że uczniowie są absolutnie przeciążeni pracą. Kiedy porównuję swoje doświadczenia jako dziewczynki ze szkoły, potem młodej kobiety w szkole średniej, nie miałam tylu zadań w stosunku do tego, co teraz mają dzieci. I to nie jest kwestia, proszę Państwa, że ja jestem stara i dochodziłam do jakiejś innej szkoły, ale ta moja pamięć działa tutaj dobrze. Ja nie miałam tylu ocen, co teraz mają uczniowie. Myśmy powinni po prostu spasować, jeżeli chodzi o ilość zadań. To jest jakby pierwsza rzecz z tego wszystkiego, zrobić debatę w szkole, niekoniecznie debatę publiczną, ale taką rozmowę, ponieważ codziennie dziecko do nocy odrabia zadania. To jest po prostu chore. To jest pierwsza rzecz. Efekt jest taki, że nie robią tych zadań, odpisują po korytarzach z komórek, bo ja to widzę, siedzi i przepisuje z komórki, bo mu ktoś zrobił zdjęcie, to tam mu przesłał bezrozumnie, tracąc tym bardziej czas. Natomiast trzeba ustalić pewne priorytety. To jest zadanie domowe z polskiego, od czasu do czasu zadane 2 tygodnie wcześniej. To może być ćwiczenie matematyki, oczywiście nie w ilościach kilkudziesięciu zadań. I to trzeba porozmawiać, tak jak myśmy rozmawiali w naszym gimnazjum. I proszę Państwa, następna sprawa. Ograniczenie również zeszytów ćwiczeń, które uczą tylko wypełniania zeszytu ćwiczeń. Niczego więcej nie uczą. W ogóle przeszliśmy na kulturę kreskówek, nie kreskówek, tylko kserówek, przepraszam, i wiecznie to dziecko zamiast pisać na kartce papieru, rysować na kartce papieru, to wypełnia kserówki. To jest następna rzecz. Z tym się wiążą zadania domowe, przerzucanie na dom pewnych zajęć. I sprawa tego, że młodzież tego nie robi, ma coraz więcej, no przepraszam za sformułowanie, ale to jest termin młodzieżowy, wywalone.
Nie będą tych zadań robić, bo nie mają żywcem czasu, siedząc po kilka pięknych godzin. Czy może nie robić, powinien robić, skoro nauczyciel zadał, a efekt jest taki, że nie ma nawet czasu przeczytać lektury. Proszę Państwa, jeżeli czegoś ktoś nie zrobił, nie da się nic ocenić, bo nie ma nic. Ale opowiem teraz Państwu dowcip, który zaistniał w naszej szkole w tamtym tygodniu. Ubawił mnie serdecznie i nie znam na to odpowiedzi, ale uczeń był bystry albo, nie wiem, coś słuchał. Zresztą niech słucha, jego prawo. Uczeń odpowiadał, proszę Państwa, i nie odpowiedział. Jakieś pytanie padło, uczeń miał odpowiedzieć, no i nauczyciel mówi, ustalam ci ocenę niedostateczną. A uczeń do nauczyciela, ale jak to? Przecież ja nic nie odpowiedziałem. Jak pani może ocenić brak odpowiedzi? Proszę Państwa, no właśnie. Brak zadania, jak można ocenić brak zadania? Jak można ocenić brak odpowiedzi? Ja bym jednak przeszła w inną stronę. My nie mamy oceniać braków, teraz już poważnie odpowiadam, a stopień wypełnienia wymagania edukacyjnego. W związku z tym zadania jestem za tym, żeby bardzo mocno ograniczyć. Natomiast jeżeli zadanie domowe, a właściwie odpowiedź ucznia miałaby pokazywać brak postępu, no to można ustalić ocenę niedostateczną. Kiedy ustalaliśmy, proszę Państwa, ocenę niedostateczną za tak zwany brak zadania? Było to niesłychanie rzadkie, ale miało miejsce. Kiedy? Kiedy uczeń miał coś wyćwiczyć, coś bardzo potrzebnego, to było jakieś podstawowe wymaganie edukacyjne. Pamiętam, jak dzisiaj był to angielski i historia pewnego Stasia, który nie dostał za brak zadania, tylko za brak postępu. On miał coś rozwinąć, zebrać słownictwo z czegoś. Nie pamiętam już dokładnie i tego nie zrobił. Proszę nie dawać za brak zadania, proszę się zastanowić, czy to jest prawdziwy brak postępu, czy jest to w związku z tym, co zgotowaliśmy naszym dzieciom. Czyli najpierw trzeba uporządkować sprawę zadań domowych w szkole, zastanowić się, czy Państwo naprawdę tyle zadań mieli i od rana do nocy siedzieli, a potem się zastanowić, czy to zadanie było na tyle twórcze, że proszę Państwa, był to brak postępu. Za brak niczego nie. Za brak postępu trzeba się dobrze zastanowić, czy rzeczywiście to był brak postępu, czy ja jestem w stanie to zrobić sam. To Pani Gabysiu, mamy takie pytanie, czy jeśli uczeń nie pracuje samodzielnie, ściąga, czy możemy mu wystawić jedynkę? Proszę Państwa, mamy dwa sposoby podejścia do tego. To trzeba właśnie uregulować w statucie, czyli w szczegółowych warunkach. Proszę Państwa, albo ustalamy brak postępu, nie zrealizował wymagania edukacyjnego, bo to nie on realizował, a ktoś inny zrealizował, a on skorzystał, albo ocena zachowania. Państwo, to trzeba uregulować indywidualnie w statucie. Pomiarowcy twierdzą, że ocena niedostateczna. Natomiast ci, którzy zajmują się bardziej motywacją, to są za tym, żeby to była postawa oceniona jako nieetyczna postawa. To teraz otwieram taki wątek jak nieklasyfikowanie, bo jest kilka, jeśli nie kilkanaście pytań, zbiorę je w jedno. Kiedy uczeń może być nieklasyfikowany? Mamy w szkole sytuację, gdy uczniowie mają 30-40% frekwencji, przychodzą tylko na zaliczenie i mają ocenę z przedmiotu.
Bywa również i tak, że wyliczają sobie 50%, co oznacza sformułowanie: brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za które przeprowadzana jest klasyfikacja. Co z uczniami, którzy nie chodzą do szkoły, a przychodzą na 2-3 zaliczenia? Proszę Państwa, nie ma w ogóle techniki zaliczenia w szkołach dla młodzieży. Nie ma takiej techniki. Mamy ocenianie bieżące. Proszę Państwa, mamy bardzo wiele krzywdzących rozwiązań dla nauczycieli także. I niestety bywają rozwiązania, no bym nawet powiedziała przemocowe wobec nauczycieli, gdzie nauczyciel nie sklasyfikował ucznia, bo nie było podstaw. Ale kiedy tych podstaw nie ma? Musi być spełniony oczywiście warunek ten, który pani przeczytała, czyli obecność. Zostawiamy tych, którzy sobie obliczyli 50 plus 1. Znam takich, proszę państwa, do ostatniego momentu, a potem. Natomiast, proszę państwa, my musimy popatrzeć wymaganiami edukacyjnymi. Ja mam taką sytuację skargową na mnie i na nauczycielkę, że to tamto siamto zostało, zresztą znowu z angielskiego zrobione, urocza, wspaniała nauczycielka, uwielbiana, ale dziecko poszło i złożyło skargę, miało 16 lat, mogło, dobrze. I przychodzi niesłychanie kulturalna i z ogromną wiedzą wizytatorka i rozmawiamy i wyjaśniamy językiem wymagań edukacyjnych, że to wymaganie edukacyjne w taki i w taki sposób wypełnione, to wymaganie w taki albo niewypełnione, teraz mówimy, kiedy jest nieklasyfikowane, niewypełnione wymaganie w stopniu, niewypełnione w stopniu, niewypełnione. Muszą Państwo popatrzeć na wymagania. Dobre wymagania edukacyjne to nie są książeczki 30-50-stronicowe. Przepraszam za to, co powiem. Proszę to wyrzucić, może nie przez okno, bo będzie musiał to ktoś posprzątać. Dobre wymagania edukacyjne mają nie więcej niż 5 stron. Po stronie na każdy stopień, jeżeli się Państwo posługują skalą stopniową. 1-6. Najważniejszą oceną jest ocena dostateczna. Trzeba na zawsze włączyć sobie do głowy, że dostateczne to jest pierwsze wypełnienie wymagania edukacyjnego na absolutnie najbardziej prostym, elementarnym stopniu. I oczywiście poziomie, przepraszam. I oczywiście nie można zrobić zadania sprawdzającego, gdzie, proszę Państwa, mam 10 takich samych na dostateczne. Ja muszę umieć różnicować pytania. Te czasowniki mają różną moc, różny poziom trudności. Potem istotne jest, żeby wiedzieć, kiedy się ustala bardzo dobry. Bardzo dobry to jest biegłe posługiwanie się pewnym schematem zachowania, algorytmem na najtrudniejszych przykładach. Często mówimy tak, a wiesz, ona jest taka wyuczona. No właśnie, to jest bardzo dobry dla wyuczonego. Celujący nie jest dlatego, proszę Państwa, że ktoś wypełnił 100 pytań wiedzowych, przepraszam, 10 pytań wiedzowych. Wiedza jest na bardzo niskim poziomie. Tam są potem, proszę Państwa, umiejętności. Celujący jest biegłe posługiwanie się algorytmem, wzorem pewnym rozwiązywania w sytuacjach oryginalnych, nietypowych. I to jest istota, żeby rozróżniać 3 od 5, 5 od 6. I nie jest to iluściówka. Jeżeli ktoś ustala oceny procentowo ze względu tylko na wiedzowe pytania, to jest w głębokiej czarnej dziurze. To nie jest posługiwanie się wymaganiami. Na dole jest wiedza, nad wiedzą jest rozumienie tejże wiedzy. Można wiedzieć, a nie rozumieć.
Potem, proszę Państwa, nad wiedzą jest stosowanie w sytuacjach typowych, trudnych, ale typowych, nawet takie szczególne. A potem, proszę Państwa, pomyśleć, to zadanie z gwiazdką, nie wykraczanie poza. Wracam do pytania. Szanowni Państwo, patrzymy na wymagania i odpowiadamy sobie, czy uczeń wypełnił to wymaganie. Nie było go tutaj, nie ma go tutaj, jest, nie spotkał. Czy to wymaganie? Nie, nie było, nie spotkał. I piszemy. I tak samo tej dziewczynce musieliśmy odpowiedzieć. Nie wypełniła wymagania tego. Nie wypełniła tego. I oczywiście stwarzaliśmy możliwość i tak dalej. I były konkretne dowody. Proszę Państwa, trzeba się przerzucić na język wymagań edukacyjnych. To jest problem, bo to trzeba byłoby mieć Bluma w jednym palcu, Bluma w jednym palcu albo Niemierkowcu. Można też koncepcję Niemierki, jak najbardziej polecam. Publikacje profesora Niemierki są dostępne. Niekoniecznie ta wielka cegła, wykład uniwersytecki rozbudowany. Są też książeczki 50-stronicowe, może tak. I jest pokazane, jak te wymagania konstruować. Myślimy wymaganiami, czyli kiedy nie spełnia, kiedy nie wypełnił wymagań. Ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela umiejętności wiadomości, tak, w stosunku do wymagania edukacyjnego. I jeżeli nie wypełnił tego, ja oszacowałam, że jest nieklasyfikowany, czyli musi być łącznie zastosowane. Pani Gabrysiu, kiedy posługiwała się Pani przykładem, jakoś tym skargowym, tak go Pani nazywała, to tam w pewnym momencie opowieści pojawiło się, że dawałyście Pani i nauczycielka, która jakoś Pani w tej sytuacji towarzyszyła, szansę. I dla mnie to jest most do kolejnej puli pytań, ponieważ tych pytań znowu było jest kilkanaście z tego samego worka, a chodzi mianowicie o poprawy. Czy w ogóle poprawy są możliwe, czy są dopuszczalne? I teraz są bardzo ciekawe pytania. Ile razy uczeń może poprawiać, albo ile razy my mu też powinniśmy dać możliwość poprawy, bo to są z tych dwóch kategorii pytania. To szkoła miejska, czy mazowiecka, czy otwocka, czy jaką tam? Tego już nie wiem. Czy zamienia się oceny po poprawie? Czy jako ostateczną powinniśmy przyjąć ocenę z poprawy, nawet jeśli ona jest niższa niż ta, którą uczeń poprawiał? Czy uczeń Za dużo poprawia? pytań po kolei. Po kolei, Tak. Pani Ewelino. Proszę Dobra. Państwa, pomiarowcy mówią, że się nie poprawia. Ale. No i mamy znowu ale. Ale współczesna dydaktyka i już Bloom sam mówił: człowieku, uczysz się po kawałku. Traktuj te dzieci tak, to jest moje, ale to wiecie Państwo sami też tak, jakbyś chciał być sam traktowany. Czy ty na pewno zawsze wszystko od razu? Jak Państwo wszystko od razu, to nic się nie odzywam, bo ja czasami musiałam coś poznawać kawałek po kawałku. W związku z tym jest mi może prościej. Kochałam matematykę, tylko mi wyniki nie wychodziły. To był taki mój problem. Ale to nie jest najważniejsze w tej chwili. Bardzo ceniłam matematykę i zresztą jako polonista w naszej szkole promowałam, pilnowałam matematykę jako nie tylko królową, ale tę dziedzinę, która rozwija w ogóle myślenie. Myśmy nie straszyli też matematyką kulturowo. To było absolutnie zabronione, a no mieliśmy też problem z mamami, a po co ci to, na przykład mamie, dziewczynce mama mówi, ale zostawiamy tę dygresję. Proszę Państwa, we współczesnym świecie prawo do powtórki coraz bardziej jest wpisane jako oczywistość. Oczywiście mamy takich kombinatorków, nieraz po prostu się zaśmiewam, jeszcze nie skończyłam dyktować jakiegoś pytania na tak zwanej kartkówce, a już się pyta, czy można poprawiać. Ja mówię, jeszcze raz mnie zapytasz, czy można poprawiać, ty wiesz, że u mnie można poprawiać. Dlaczego, proszę Państwa? Bo ja chcę, żeby umiał.
Ocenianie polega na rozpoznawaniu, tak, stopnia realizacji, czy zrobił postęp. Ja chcę tak zaaranżować, że nawet jak 2-3 razy będzie to robił, mówię nawet, bo będziemy zaraz to rozwijać, to żeby on wreszcie umiał, zechciał, chcieć, żeby tu trochę zacytować Wyspiańskiego, żeby tylko nam się chciało chcieć. No i dobra. I teraz proszę Państwa, tak, psycholodzy mówią, że tak. I ja powiem też inaczej. Znają pewno Państwo ten przykład, to wymyśliłam sobie kiedyś, Danusia go też zresztą powtarza, to jest o prawie jazdy. Moja opowieść o prawie jazdy. Proszę Państwa, ile razy Państwo zdawali prawo jazdy, jeżeli Państwo od strzału nie mam pytań, tak zwany szacun, ale nawet jeżeli Państwo ładnie to zaliczyli, to ktoś z rodziny się biedził, a jest zupełnie dobrym kierowcą. I mam pytanie, czy Państwo dostali całe prawo jazdy, czy egzaminator wziął nożyczki i powiedział, dwa razy, masz pół, albo obetnę ci, masz jedną trzecią, bo za trzecim razem. Filozofia poprawy jest tutaj inna, bo są dwa typy sprawiedliwości. Zaraz się odniosę do jednego i do drugiego. Już umiesz. To jest ta filozofia. Już zdałeś, już poprawiłeś. Niektórzy z nas stosują inny typ sprawiedliwości, mianowicie wszystkim porówno. Czyli dostał dwa, potem cztery, dwa dodać cztery przez pół, to mamy trzy. Mamy takich. To nie jest ten typ sprawiedliwości, który mamy wpisany w artykule 44c. Pod B, gdzie jest definicja, jest 44c o indywidualizacji i tam nie jest napisane, znaczy w pierwszej części przepisu jest ogólnie do wszystkich uczących się dzieci i młodzieży do potrzeb psychofizycznych. Psychofizycznych, a w drugiej części jest do osób, które mają specjalne opinie. Proszę Państwa, mamy dostosować do potrzeb psychofizycznych danego ucznia, a w dodatku jesteśmy badaczami postępu i mam stworzyć możliwości, tam są cele oceniania, że stwarzam to. Czyli łącząc summa summarum, prawo do poprawy wynika z tych przepisów, chociaż nie jest wpisane wprost. Prawo do poprawy, mówię prawo w cudzysłowie, bo zaraz będę też się czepiała tego słowa, powinno być osadzone w statucie. I wracam teraz do słowa prawo do poprawy. My jako szkoła, my jako rada pedagogiczna nie mamy uprawnień do dawania prawa uczniom. W związku z tym nie należy w statucie pisać, uczeń ma prawo. Powinniśmy napisać, uczeń ma możliwość. I teraz proszę Państwa, co ja proponuję. Poprawienia co najmniej jeden raz, o ile nauczyciel nie zdecyduje inaczej. Dlaczego taka formuła? Proszę Państwa, my mamy kolegów, którzy jak małe motorki pracują na półtora, na dwa etaty i nie są w stanie więcej. Jak ich zasypiemy poprawami popraw do popraw i popraw do popraw, to oni po prostu z tego nie wyjdą. Mamy natomiast nauczycieli, którzy mają więcej czasu i być może zadecydują inaczej. Może przyjść też pedagog szkolny i wychowawca i powiedzieć tak, słuchaj, Marysia wprawdzie dostała jedynkę i z poprawy ma znowu jedynkę, ale w domu jest strasznie. Zobaczcie Państwo, co nam otwiera możliwość. Uczeń ma możliwość poprawienia co najmniej jeden raz, o ile nauczyciel nie zadecyduje inaczej. Otwierająco. Życie jest bogatsze, proszę Państwa. Jeżeli Państwo myślą, że jest to niesprawiedliwe, bo tak pewno może się w głowach pojawić, to ja mam swoją opowieść o sprawiedliwości i w ogóle uważam, że o sprawiedliwości w szkole powinno się mówić łącznie z godzinami wychowawczymi, z religią. Jeżeli nas katecheci słuchają, dlaczego nie, jesteśmy w większości wychowani w kręgu etyki chrześcijańskiej. I
Zaczynając od Arystotelesa, przez etykę chrześcijańską, która przyjęła wiele rozwiązań, my musimy stwierdzić, że my nie wiemy do końca, co to jest sprawiedliwość. Jest kilkaset definicji, szanowni państwo. To ja, zwykły nauczyciel, ja, zwykła Gabrysia Olszowska spod tablicy w Krakowie, rozwiążę dylematy? No i co z tego, że na studiach doktoranckich miałam filozofię, jak się bardziej dziwiłam, zresztą podobno prawidłowo, niż umiałam te skomplikowane niekiedy formuły powtórzyć. Wracając do sprawiedliwości. Generalnie mamy dwa typy. Jedna jest wszystkim porówno. No i znacie ten żarcik, jak zostaje ostatnie ciasteczko i mąż się nas pyta, to równo, kochanie, czy sprawiedliwie? Jakieś echo tego jest. Proszę państwa, jest taki typ sprawiedliwości wszystkim porówno, ale on jest w ogóle nie wpisany w artykuł 44 od A do Q, bo 44C mówi, że ma indywidualizować nauczyciel do potrzeb psychofizycznych. Ten typ sprawiedliwości wszystkim porówno jest zapisany w ocenianiu zewnątrzszkolnym. Tam jednym narzędziem, nie będę teraz dokonywać krytyki egzaminowania zewnątrzszkolnego, zewnętrznego, bo to nie jest miejsce. My mamy dostosować do potrzeb i możliwości, my mamy zastosować inny typ sprawiedliwości niż wszystkim porówno, każdemu według potrzeb. I ten typ sprawiedliwości też znamy. Nie umiemy powiedzieć, który jest bardziej, który jest mniej. Przepraszam za ten taki wykład parafilozoficzny, ale jeżeli państwo chcą, można sobie poczytać tutaj profesora Kołakowskiego, profesor Gadacz ostatnio znowu o sprawiedliwości pisał. Warto z młodzieżą rozmawiać. Zrobić lekcje wychowawcze, przygotować też społeczność szkolną na to, że jeden będzie miał trudniejsze zadania. I tak robiliśmy u nas w szkole, że w obrębie testu były 3-4 wersje testu. Jedni mieli jedno, dwa zadania trudniejsze, a inni mieli prostsze. Dostosować do potrzeb możliwości. Oczywiście od czasu do czasu jednym narzędziem, czyli były te elementy sumatywne, oceniania sumatywnego. Czasami trzeba było zobaczyć pewne sprawy, bo dostosowanie do potrzeb zmienia nam. Proszę zobaczyć, do potrzeb danego ucznia. Można było zastosować inny czasownik operacyjny, prostszy. Ale nie o tym mówię. Pamiętajmy, nie jest rozstrzygnięte, która wersja oceniania jest ważniejsza, lepsza. Prawdopodobnie obydwie perspektywy trzeba będzie w życiu, nie trzeba będzie, tylko stosujemy w życiu. Do dzieci jeszcze nie jest do zastosowania wszystkim porówno. Mamy taką narrację nauczycielską. Ja ich wszystkich traktuję równo. Och, no nie da się wszystkich równo traktować. My to wiemy, że to jest rodzaj utopii. Ale ja pani jeszcze Gabrysia, raz o tych ocen. Proszę państwa, jeżeli było dwa, potem się pojawiło cztery, proszę tego dwa nie skreślać. Niech wie dyrektor, niech wie rodzic, niech wie uczeń, że nastąpił postęp, progres. Przecież mamy badać postęp. Nie liczę dwójki, liczę czwórkę. I proszę nie wyciągać średniej, bo ona zaburza. On już umie. Już umie. Tak? A co jeśli tutaj była podana taka sytuacja, która pewnie jest niejednokrotnie spotykana w praktyce nauczycielskiej, gdy uczeń najpierw było napisał... Cztery poprawił na dwa. Poprawił na dwa. Proszę państwa, odpowiem najcudowniejsze zdanie. Nie wiem. Co to znaczy nie wiem? Zadecyduj sam, nauczyciel. Nie musi być wszystko dookreślone. To jest cudne pytanie, mam to zresztą w książce też. Proszę państwa, ja zostawiam wyższe. Mam te klasy, masz wyższe. Jeszcze jedno, dlaczego tak? Proszę państwa, udowodnione jest, naprawdę to jest udowodnione, że uczeń rozwiązał jedno zadanie, drugie, trzecie, jakieś. I za jakiś czas dalej nie umie.
Nie umie, mimo że rozwiązywał na czwórki. Za jakiś czas nie umie. Niestety, repetitio mater studiorum. I tak się wszyscy uczymy. To, że uczeń napisał na czwórkę, wcale nie jest dowodem na to, że umie na czwórkę. Naprawdę. My działamy przybliżeniami. I trzeba sobie wbić do głowy, że posługujemy się oszacowaniem. Nie ma ostrych granic. To jest istotne. Tak się uczymy. Nie mamy też narzędzi. Nasze pióra, próby, nie pióra, próby są maleńkie, wahające się. No tak to po prostu trzeba. Tak, dziękuję Pani Gabrysiu za wszystkie refleksje, całą wiedzę dotyczącą prawa związanego z ocenianiem, wszystkie dobre praktyki, rekomendacje, którymi się Pani podzieliła. Tak jak sądziłam, że te 1,5 godziny będzie za mało na ten istotny, ważny dla nas Ja wszystkich tak temat, teraz tak? patrzę, proszę Państwa, minęło 1,5 godziny, nie wiem kiedy. Nawet przeszło, a już dostałam tutaj upomnienie, że musimy kończyć, ale też widzę, że na czacie nadal pojawiają się pytania. Ja po raz kolejny złożę tę obietnicę, że do części tych pytań my je jakoś pogrupujemy i na pewno wrócimy z panią Gabrysią z odpowiedziami do państwa już mailowo. Natomiast W mojej widziałam też. książce, pani O Ewelino, też tak! jest ponad 100 praktyk naruszających przepisy. Tak, absolutnie. I w tym miejscu raz jeszcze Państwu rekomenduję tę pozycję Pani Gabrysi, bo myślę, że olbrzymia ilość pytań znajdzie swoje odpowiedzi właśnie w tej książce. Polecam też raz jeszcze tą bezpłatną pozycję Billa Lucasa, też fantastyczną, daje perspektywę, połączenie tych dwóch. Myślę, że znajdziecie Państwo już wtedy pełną perspektywę. Widziałam pytania o zaświadczenia. Rzecz jasna, z dzisiejszego spotkania, rzecz jasna, będą na Państwa profilu na stronie zapisy.co.org.pl. Także na pewno się tam pojawią. Raz jeszcze bardzo Państwu dziękujemy za tak liczną obecność. Wierzymy, że rozjaśniłyśmy z Panią Gabrysią chociaż część wątpliwości, część mitów. Bądźmy ze sobą w kontakcie. Dobrego wieczoru dla Państwa. Raz jeszcze, Pani Gabrysiu, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dobranoc. Dobranoc.